16:35 12 sierpnia. Piękna pogoda. Wiocha pełną gębą. Strachy na lachy, drzewa. O, jest stare gospodarstwo. Ja tu, gdybym był bogaty, mógłbym się zainstalować i to wyremontować. Płot bym zrobił. Widzę, że tu ktoś tutaj już próbował. Metalowe do drewnianego, ale zrezygnował. No tutaj. Tak, to jest ta część z poprzedniego filmiku w lesie. Teraz na wsi i na polanie. Bardzo fajne miejsce. Nikogo tutaj nie ma. Chociaż bywają turyści. I dobrze, bo tutaj jest coś ciekawego dla dzieci. Ale na razie nie powiem co, gdzie i kiedy. Znaczy kiedy to mówię. O, super drzewo. Bardzo inspirujące. To jest stara jabłonka, wyschła. Się uwielbiam, jak się drzew nie wycina i one po prostu tak schną, butwieją, padają, co jest ważne dla przyrody, bo tam właśnie mieszkają różne zwierzęta, do których się też zaliczają owady. Gdzieś tu płynęło źródełko, chciałem się napić wody, ale ominąłem. Ciągle, ja w ogóle mam problem z tym miejscem. To miejsce jest w pewnym sensie magiczne. Jak każde miejsce magiczne. O, jaka piękna polana. Ponieważ się tu chciałem strzelić pejzaż, ale tu chyba przyjdę ze sztalugą. Ponieważ za każdym razem ciężko jest mi tu trafić. Sznurówka mi się rozwiązała. Jak ja teraz mam wiązać buta, trzymając kamerę. Świetnie jest. Strasznie tu lubię przychodzić. Niestety przychodzę tutaj sam. Chciałbym tu przyjść z kimś, kto jest bliski memu sercu. Na przykład z wami. Ale z kolegą to niekoniecznie. Ja w ogóle jestem osobą niezbyt towarzyską, aczkolwiek lubię towarzystwo. Ja już się po prostu nabyłem w byciu z kolegami i po prostu jak gdyby nie mam czasu. Jestem 3 lata do 50 i po prostu, kochanie, już późno. Także trzeba jeszcze trochę pomalować, pograć, pofilmować i pofotografować i pogotować jedzenie na przykład, albo pospacerować. No właśnie, jeszcze poczytać, chociaż z czytaniem mam problem, bo już nie jestem w stanie czytać książkę za książką, czytam parę zdań, ale dobre i to, jak wiecie, bo jestem orędownikiem powolnego czytania, jedną kartkę na godzinę i zastanawiania się, więcej myślenia niż czytania, bo samo czytanie nic wam nie da, nic wam ani wam nie da. Dopiero pięknie jest. O, super. Zdjęcia pod światło, moje ulubione. Zdjęcia pod światło robić można, jak się ma dobry obiektyw. W tym telefonie chyba jest dobry obiektyw. Daje radę. Nawet jak jest czasem źle, że obiektyw się nie wyrabia, też to jest urok. Jest taka fotograf, moja ulubiona. Mam dwie ulubione, trzy ulubione
panie fotograf, wszystkie są kobietami. Saliman fotografuje celowo obiektywami z tak zwanym distortion, czyli stukniętymi, niezjustowanymi, nieostrymi, nieprostymi, lekko krzywymi. Im starszy, tym lepszy. To mi się bardzo podoba. Sarah Moon z kolei używa też jakichś dziwnych aparatów, polaroidów, crossów, czyli fotografuje slide film, jako zwykły film. Cross to się nazywało kiedyś. Piękne rzeczy, nieostre, niewyraźne. No to zaraz wyraźnie. No i jest jeszcze trzecia pani fotograf. Ona się nazywa... Wyleciało mi z głowy, ale mam jej album, przynajmniej miałem. O, tutaj dochodzę. Też jest fajnie, świetnie, jesień. Byłem na wystawie w CSW. Na początku mnie te zdjęcia szokowały, bo są trochę takie... Tematyka tych zdjęć do końca mi odpowiada. Ale idea tej pani bardzo. O. I tu se siądę. Tu jest moja ulubiona ławka. Tu jest ten pejzaż. Teraz pobawię się w Claude'a Monet. Albo w tego... w Paula Cézanne. I... oddam się japońskiej kontemplacji.